Belki w płycie, sztywność skrętna. Proszę Państwa, jeżeli zadeklarujemy belkę w płycie tylko poprzez pogrubienie, to w tym momencie jej sztywność skrętna będzie mocno zawyżona, czasami bardzo mocno. Natomiast sztywność takiej belki naprawdę jest dużo niższa i możemy ją zadawać poprzez wprowadzenie szerokości współpracującej równej szerokości belki. Proszę zobaczyć na tym zadaniach. Mam tutaj dwa przykłady płyt kwadratowych z wieńcami o grubości 0,5 metra. W jednej płycie mamy normalne pogrubienie, natomiast w drugiej mamy zadaną belkę szerokością współpracującą równą szerokości belki. Jak widać, szeroko półka i w tym momencie taka belka ma tylko i wyłącznie korektę sztywności skrętnej. Jak to się przekłada, proszę Państwa, na wyniki? Proszę popatrzeć, założyłem tutaj jakieś obciążenie. Mamy tutaj taką sumę. No i popatrzmy na ugięcia. I znowu wróćmy do mapy. Ugięcia, odczyt ugięć. No widzą Państwo, że ugięcie tak naprawdę w tej modelu, w którym mamy poprawnie zadeklarowaną sztywność skrętną belki, są zdecydowanie większe niż tutaj. Podobnie sytuacja ma się z momentami. Proszę popatrzeć, mamy tutaj momenty dużo mniejsze niż w przypadku, kiedy mamy uwzględnioną sztywność skrętną. A popatrzmy jeszcze na momenty w wieńcu. Tutaj mamy bardzo duże wartości, dużo większe niż tutaj, gdzie mamy rzeczywistą sztywność giętą. Popatrzmy na wymiarowanie. No i proszę Państwa, mamy tutaj zupełnie, no może nie zupełnie, ale trochę inny obraz zbrojenia w płycie, a już zupełnie inny obraz, jeżeli przejdziemy na zbrojenie w belce. Proszę zwrócić uwagę, w tym modelu, gdzie mamy wprowadzoną rzeczywistą sztywność skrętną wieńca, nie mamy w ogóle zbrojenia poprzecznego. Natomiast tutaj mamy jakieś gigantyczne wartości zbrojenia, które musi być pokonane strzemionami, no bo jest to zbrojenie prostopadłe do osi belki. Także, proszę Państwa, znowuż wracam do moich doświadczeń z użytkownikami. Bywały sytuacje, że przy pomocy belek wieńcowych próbowano ratować warunek stanu granicznego użytkowalności, po prostu wprowadzając większą belkę wieńcową, bo wydawało się, że to poprawi ugięcie. Nieprawda. To był zabieg modelowy, bo poprawnie należało wprowadzić tą szerokość współpracującą, równą szerokości belki, a jeżeli wprowadzamy szerokość współpracującą większą, to zmieniamy nie tylko sztywność giętną takiej belki, ale również sztywność skrętną. Czyli mamy dwie rzeczy załatwione naraz.